Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Stay Creative, serii tym razem poświęconej nieszablonowym aplikacjom dla dzieci. Aplikacjom, których celem jest dobra zabawa, nauka, a ja Wam pokażę ich bardzo prokreatywną stronę. Zobaczycie, w jaki sposób pobudzić właśnie kreatywność dziecka, wykorzystując fantastyczne aplikacje, które w większości tak naprawdę są minigrami. Tym razem będą to aplikacje dla 5, 7, a nawet 8-latków, ale niektórzy z Was pewnie równie podobnie jak ja będą nimi oczarowani i się w nich zakochają po prostu. Powiem Wam, że są to aplikacje z jednego studia, z Tiny Pop, i gdy je poznałem, gdy poznałem pierwszą z tych apek, czyli Ludzkie Ciało, zakochałem się w niej od razu. Jak się domyślacie, Ludzkie Ciało to po prostu apka, która pokazuje nasze wnętrzności, nic innego. Możemy zobaczyć, jak wygląda nasz układ nerwowy, jak wygląda nasz układ kostny, zobaczyć, jak działa oko i tak dalej, i tak dalej. Aplikacja jest o tyle ciekawa, że poza tym, że pokazuje poszczególne elementy naszego ciała, dodatkowo możemy wziąć udział w czymś w rodzaju właśnie takich, jak wspomniałem, minigierek. To znaczy, że jak oglądamy na przykład oko, możemy poświecić w nie latarką, możemy zobaczyć, jak reaguje źrenica. Jeżeli patrzymy na przykład na skórę i chcemy zobaczyć, co się takiego dzieje ze skórą podczas tego, gdy biegamy, gdy urządzi nas komar i tak dalej, to mamy do dyspozycji tego typu elementy. Oczywiście jedną z najczęściej wybieranych rzeczy jest układ pokarmowy i chyba nie będę tutaj przybliżał dlaczego, co się dzieje na końcu układu pokarmowego, ale taki najedzony człowiek naprawdę wydaje fantastyczne dźwięki. Ale nie o tym chciałem mówić, nie chciałem was zanudzać budową ludzkiego ciała, chociaż jest to super ciekawe. Tiny Pop w swojej stajni, w swoim zbiorze gier i aplikacji, które są dostępne w App Store, ma także apkę, która nazywa się DNA Play. Według mnie jest to fantastyczna aplikacja, żeby po pierwsze porozmawiać z dzieckiem o tym, dlaczego jesteśmy tacy różni. Dlaczego właśnie niektórzy mają niebieskie oczy, inni brązowi. Dlaczego mamy wysokich, niskich ludzi. Dlaczego są różnice w kolorze skóry. To jest takie bardzo proste wyjaśnienie tego, czym jest samo w sobie DNA. I o co tu chodzi? Najzwyczajniej w świecie budujemy, tworzymy i modyfikujemy DNA różnych potworów. Mamy potwory, które mają 4 pary oczu, 8 nóg, wiele rąk, są chude, wysokie, szczupłe, futrzaste, czy całkowicie pozbawione owłosienia. I mamy właśnie, tworzymy je za pomocą elementów DNA, czyli mamy proste DNA, które możemy zmieniać miejscami. Na początku oczywiście musimy je poukładać, czyli tak naprawdę połączyć prawidłowo poszczególne aminokwasy, które występują w DNA, a następnie nasze dziecko może poeksperymentować, trochę zobaczyć, co się wydarzy. Dodatkowo w trakcie układania tego DNA widzimy tu na przykład, że dany potwór, który stworzyliśmy, reaguje z wielkim zaskoczeniem na muzykę, albo wręcz przeciwnie, nie jest zaskoczony, a zaczyna stepować. Możemy go nakarmić i możemy zobaczyć, jak reaguje na poszczególne pożywienia i zmieniać na przykład DNA odpowiedzialny za kształt jego ust. Wtedy zobaczymy, co się tak naprawdę zadzieje. Razem z dzieckiem możecie tutaj wykonać coś w rodzaju zawodów, na przykład stworzyć sobie oddzielne profile, bo na każdym, w każdej tej aplikacji tworzycie sobie swój profil. Jeżeli macie kilkoro dzieci, no to jest to duże ułatwienie, bo wtedy potwory, że tak powiem, się nie mieszają. Ale tworzycie dla siebie i dla dziecka profil i mówicie sobie, znaczy dajecie sobie wspólne zadanie, że tworzycie teraz potwora, który ma być najlepiej dopasowany pod względem stawu przed słoniami. Na przykład to właśnie mi się wyświetlił słoń, mój potwór uciekł. I eksperymentujecie, ile nóg, jaki odwłok, jaki w ogóle, jaką głowę, ile par oczu musi mieć i tak dalej, i tak dalej. Kolejną apką od Tiny Pop jest coś bardzo podobnego. Jest to aplikacja, która się nazywa Ogród Zwierząt. I z jednej strony można od razu pomyśleć, że okej, małe zoo,
nic bardziej mylnego. Jest to aplikacja, w której znowu macie możliwość stworzenia różnego rodzaju dziwnych gatunków zwierząt. Jeżeli zobaczycie teraz mojego iPada, to możecie na nim, no nie wiem, co to mogłoby być, to chyba Nina stworzyła coś w rodzaju pancernika, ale tylko z jedną parą nóg. Mam glizdę ze skrzydłami nietoperza. I o co w tym chodzi? Tak pokrótce. Wybieramy sobie tułów. Oczywiście nie wiemy jaki, bo są tu jajka niespodzianki. I do tego tułowia możemy przyczepiać różnego rodzaju nogi pochodzące od różnych zwierząt. Różnego rodzaju skrzydła, ogony, głowy, oczy, paszcze i dodatkowe akcesoria. I jak już stworzymy takiego potwora, musi on przejść różnego rodzaju testy. I mamy tu trzy testy. Test biegu, zdolności do biegania, test zdolności do pływania i test zdolności do latania. Gdy już zakończycie tworzenie swojego potworka, umieszczacie go powiedzmy w takim ogrodzie zoologicznym dla potworów. Gdzie możecie tworzyć różnego rodzaju zestawienia tych potworów i wrzucać je, te poszczególne potwory, zmuszać je trochę do rywalizacji, czyli są zawody w lataniu, w bieganiu i w pływaniu. I teraz razem z dzieckiem możecie pobudzać swoją kreatywność, tworząc takie potwory i mieszając je w zależności od tego, co chcielibyście osiągnąć, czy chcielibyście wygrać wyścig w bieganiu, w pływaniu czy w lataniu. Dodatkowo jest to świetny pomysł o tym, żeby porozmawiać o tym, dlaczego żaby mają takie, a nie inne łapki, dlaczego motyl ma takie, a nie inne skrzydła, czy opływowość ryby to jej plus, czy jej minus. Więc aplikacja naprawdę może pobudzić takie po prostu pytania i naukę przyrody, zachęcić dziecko do nauki przyrody, jak i też właśnie pobudzić kreatywność. Te potworki mogą być o różnych kształtach, mogą być po prostu fantastycznie kolorowe, jak i przypominać jak najbardziej zwierzęta, które znacie. Co też jest ciekawe, bo próba odtworzenia na przykład pandy, od tego gdzie się znajdują poszczególne kończyny, czy dana kończyna jest kończyną z przodu, czy z tyłu, czy panda ma taką, a nie inną głowę, to wszystko możecie w tej apce sprawdzić. Dodatkowo TinyPop przygotowało ogrom innych aplikacji. Ich jest naprawdę dużo. Możecie wybrać się w podróż do wnętrza Ziemi, możecie wyhodować mamuta i wiele, wiele innych. To wszystko pobudza świetnie kreatywność, buduje taką chęć tworzenia i po prostu zachęca dzieci do tego, żeby eksperymentować, żeby poszukiwać, żeby zadawać pytania. No i znajdować też na nie odpowiedzi, tak? Bo w momencie, kiedy rozmawiacie o tym, na przykład jak działa oko, czy dlaczego dana ryba pływa, a inna rzecz nie, to możecie użyć tej apki po prostu w ramach eksperymentu, żeby dziecko samodzielnie znalazło odpowiedź na to pytanie. Apki TinyBob są dostępne w fantastycznych pakietach, podzielone na różne segmenty, czy to właśnie edukacja, czy to przyroda, czy fizyka, więc łatwo wybrać te najlepsze. I cóż mogę powiedzieć, korzystajcie, czerpcie z tego jak najwięcej i zapraszam Was na kolejny odcinek naszej serii, to już będzie ostatni, poświęcony aplikacji, która przygotowana została z myślą o tych starszych, czyli 10, 12, 13 latkach, ale jest też używana przez dorosłych, więc może Was także wciągnąć. Dzięki wielkie.